O, proszę bardzo, dieta słucha. Pytacie się mnie, jak to jest to już możliwe, że masz taką sylwetkę, że masz taki brzuch, że można zetrzeć chrzan. No, się trenuje, to się ma. Dieta tak naprawdę nie jest, nie ma żadnego znaczenia. Nogi chude, ubożana. No co zrobić? Nic nie zrobić. Pączek, kefir. Nie ma problemu z oddychaniem. Absolutnie. Głęboki wdech nosem. Wydychamy buzią powietrze. Jestem ja. Moja jakże piękna i mądra siostra. Dzień dobry, perełeczko. Co robisz? Czytam. A pomachasz moim fanom i hejtom również? Na dole fijołki. Na górze róże, na dole fijołki. No i to tyle, no. Ja wiem, że nienawiść się wylewa z niektórych, ale naprawdę nic wam z tego, jak tak naprawdę na dobrą sprawę, nie dotyka to w żaden sposób mojego życia. Moi bliscy są ze mną i będą ze mną. Osób przypadkowych, nowo poznanych albo jakichś takich z niewiadomego pochodzenia, to nie potrzebuję absolutnie. Stronie. No. Ja wiem, że nie jest dobrze. Problem z oddychaniem. Tomasz, jak to oglądasz? Najlepszego. Wszystkie dziewczęta piękne pozdrawiam, ale przede wszystkim mądre. Lepiej z mądrym zgubić niż głupim znaleźć. To jest święte przysłowie. Trzymajcie się tego przysłowia, bo bardzo ważne. Ruch to zdrowie. Zachęcam do sportu jak zawsze. Trenuj z Tomkiem. Chcecie, proszę bardzo, o porady. Jak najbardziej służę pomocą. Pokazywałem, żebyś miał czarny pas w ignorowaniu tego, co mnie nie dotyka tak naprawdę.